Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam w kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnym. Misja w miastach w czasach końca to temat, którym chcielibyśmy się dzisiaj zająć. Zapraszam. Wraz ze mną w studium biblijnym dzisiaj biorą udział Joanna, Małgorzata, Waldemar. Ja mam na imię Grzegorz. Jesteśmy przekonani, że wśród nas jest dobry, wielki, miłosierny i sprawiedliwy Pan Bóg. Otwierając Jego słowo, chcemy przede wszystkim poprosić o jego błogosławieństwo i prowadzenie. Pomódlmy się na początek. Ukochany nasz Panie. Przechodzimy teraz do Ciebie, aby uczyć się o Tobie, aby doświadczać Twojej mocy i prosimy Cię o Ducha Świętego, który otworzy nasze umysły, nasze serca, abyśmy potrafili zrozumieć to, co chcesz do nas przekazać i abyśmy znaleźli w tym szczęście, radość. Pozostań z nami teraz, również z tymi, którzy nas będą słuchać, aby każdy znalazł coś dla siebie. I mógł w życie w to wprowadzić. W imieniu Pana Jezusa dziękujemy. Amen. 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 Moi drodzy, dzisiaj chcemy podjąć ciekawy temat. Mówimy o roli Kościoła w społeczeństwie. Dzisiaj mówimy o dużych miastach, o służbie w tych miastach, ale mówimy też o czasach końca. Czy macie jakiś pomysł, jak zdefiniować te czasy końca? Dlatego, że z perspektywy Pana Boga te czasy końca mogą mieć inne znaczenie. Dla wielu ludzi może nastąpić czas końca. Pomyślałem przez chwilę o Izraelitach, którzy w jakimś sensie doświadczają czasów końca, gdy król Nebukadnezar oblega Jerozolimę. Ich świat legł w gruzach. Czy to nie były czasy końca dla nich? Jakbyście zdefiniowali to zagadnienie? Nie wiem, czy uda mi się zdefiniować, ale. Rzeczywiście te czasy końca mogą różnie wyglądać z różnej perspektywy. Inaczej z pozycji takiego prostego człowieka, kiedy coś się rozpoczyna, coś się kończy, kończy się na przykład lato, to jest koniec czegoś, kończy się okres młodości kończy się wreszcie życie człowieka yy, czy okres edukacji. To jest koniec, ale trzeba by też to przenieść na szerszą perspektywę yy, patrzenia na yy, dłuższe okresy historyczne, nie mówiąc już o perspektywie Pana Boga, dla którego yy, nie ma ograniczeń czasowych. Czy ja może jeszcze dodam dla mnie czasy końca, kojarzą się zdecydowanie z czasem tej grzesznej ziemi, tego grzesznego świata? Studiując proroctwa z ksiąg Daniela, czy z objawienia, gdzie mamy pod postacią, czy to wizji posągu, czy to siedmiu zborów, siedmiu pieczęci, historia tego świata jest podzielona na pewne okresy i bardzo jasno widać, że jesteśmy w ostatnim okresie, a co później nastąpi? królestwo Boże, odnowiona ziemia, ale ta grzeszna ziemia i grzech na ziemi zostanie zniszczony. I jesteśmy na całe szczęście już pod koniec tego jakby tej części historii. Czy można stwierdzić, że żyjemy w czasach końca? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Nawiązałem w tym moim pytaniu do Izraelitów, którzy przeżywają hmm. trudny moment. W zasadzie w Jerozolimie wszystko układało się dobrze do pewnego okresu czasu, kiedy Pan Bóg powołuje Proroka Jeremiasza, on głosi zbliżającą się zagładę. No i w jednym z fragmentów Jeremiasz w ciekawych słowach nawiązuje do wydarzeń, które nastąpią. On zapowiada zburzenie Jerozolimy, no i zabranie Izraelitów, czy przesiedlenie ich do, do Babilonu. W 29 rozdziale pojawia się wiersz siódmy, który dla mnie jest bardzo zaskakujący i chciałbym, żebyśmy też chwilę poświęcili właśnie temu fragmentowi Słowa Bożego. Przeczytajmy. Ten fragment. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy Wasza pomyślność. Fragment bardzo ciekawy. Jak skomentować takie słowa, w których Pan Bóg mówi o błogosławieństwie dla miasta, które może być błogosławieństwem dla Izraelitów? Jeśli będzie w tym mieście e, faktycznie e, to błogosławieństwo Pana, ono będzie też spływało na tych Izraelitów, którzy tam będą w tejże e, niewoli. Jak to pogodzić z fragmentami, kiedy Pan Bóg bardzo wyraźnie mówi o ludzie wybranym, mówi z kolei o poganach, mówi, nie żebyśmy się nie upodabniali do tego świata. Tu są słowa, które no, w jakimś sensie, może nie stoją w sprzeczności, ale dają w moim odczuciu bardzo dużo, bardzo dużo do myślenia. Myślę, że jest to takie otwarcie się na y, innych ludzi, y, żeby tamci Izraelici, do których zwraca się Jeremiasz, nie tylko myśleli o sobie, ale i o tych wrogach, bo Babilończycy w tamtym czasie byli wrogami. Y, Pan Jezus później powie, miłujcie nieprzyjaciół waszych. I tam w tym wersecie czytanym słychać? No Dla mnie to jeszcze jest, jest zdecydowanie misja, misja, którą mieli Izraelici, bo oni mieli pójść do Babilonu, owszem, na wygnanie, ale w szczególnym celu tam zostali wysłani. Oni zostali wysłani po to, żeby rozgłaszać Ewangelię, rozgłaszać Boga i pokazywać swoim życiem, że kochają ludzi i kochają Boga. No i zdecydowanie można to odnieść do dzisiejszych czasów. I to jest yy, może na przykładzie pracy. Jeżeli idziemy do firmy, pracujemy tam uczciwie, pomagamy ludziom, pomagamy tej firmie dobrze prosperować, to też zaczynamy lubić tych ludzi, którzy dookoła są i zależy nam na ich pomyślności i na tym, żeby przyprowadzić ich do Boga. I nasze nastawienie jest zupełnie inne, niż gdy traktujemy, czy firmy w której pracujemy, czy miasto, w którym mieszkamy, jako wrogów, wrogów nas, wrogów chrześcijaństwa, wrogów Boga. Mamy kochać ludzi, bo to są wszystko dzieci Boże. Mhm. Tak. Bardzo mi się podoba, że w tym wersecie czytanym jest określenie do którego skazałem was na wygnanie. Z kontekstu wiadomo, że to chodzi o Babilon ale możemy to zastosować do każdego naszego e, miasta. Starajcie się o pomyślność dla tego miasta, w którym mieszkacie, do którego jedziecie na, na wypoczynek, e, w którym e, pracujecie. Taki jest Boży zamiar i to mi się bardzo podoba. Mhm. Proszę bardzo. E, no ja też jeszcze tutaj widzę taką fajną myśl, e, że e, łatwo nam jest... E, Przebywać w takim dla nas wygodnym środowisku, wśród swoich, gdzie, no, gdzie czujemy jakiś taki komfort. Tak? Natomiast jeżeli coś już jest poza naszym komfortem, no to wtedy ciężko nam się gdzieś w takich sytuacjach odnaleźć. Ale wydaje mi się, że Pan Bóg tutaj celowo taką sytuację stworzył, ponieważ to też kształtuje się nasz charakter w takich sytuacjach, wychodzi nasze posłuszeństwo wobec Bożych zaleceń. Więc no, wszystko to ma jakiś sens, prawda? W takich, yy, yy, no, w takich momentach w naszym życiu, gdzie zostajemy postawieni w takiej sytuacji, która nie do końca nam pasuje. Z, z tego tekstu z Księgi Jeremiasza można wywnioskować, że Pan przesadza Kościół do miasta. Tak, by ten Kościół stał się narzędziem w rękach Bożych, by mógł zanieść dobrą nowinę. Właśnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Izraelici tak troszkę zamknęli się w swojej świadomości, w swoim przekonaniu, że są narodem wybranym. Natomiast Bóg posyłał ich do służby innym ludziom. Przenieśmy się do czasów apostoła Pawła. Zachęcam do tego, abyśmy otworzyli Księgę Dziejów Apostolskich, rozdział 18, i przeczytamy kilka wierszy. Czwarty po siódmy. Waldku, mógłbym Ciebie poprosić? A w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Lecz gdy mu się sprzeciwiali i bluźnili, odsosnąwszy szaty, rzekł do nich krew wasza na głowę waszą, ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do pogan. I odszedłszy stamtąd, udał się do domu pewnego człowieka imieniem Tycjusz Justus, Bojącego się Boga, którego dom sąsiadował z synagogą. Tak, dziękuję bardzo. Przeczytam jeszcze jeden fragment. Od dwunastego wiersza po 15, się, jeśli mogę się mógłbym poprosić. A gdy Galion był prokonsulem Achai, powstali jednomyślnie Żydzi przeciwko Pawłowi i stawili go przed sądem, mówiąc: Człowiek ten namawia ludzi, aby oddawali cześć Bogu niezgodnie z zakonem. A gdy Paweł miał już usta otworzyć, rzekł Galion do Żydów. Gdyby chodziło o jakie bezprawie albo niegodziwy czyn, ująłbym się. Rzecz zrozumiała za wami, Żydzi. Skoro jednak spór dotyczy słów, nazw i waszego własnego zakonu, sami się tym zajmijcie. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. Dziękuję bardzo. Zwróćcie uwagę, w jakimś sensie Paweł ponosi pewne porażki, prawda? Tam, gdzie jest, jest posłany. Znalazłem bardzo ciekawą myśl dotyczącą apostoła Pawła. Ktoś próbował... Zebrać to w słowa i zapisał pewną, pewną myśl w formie takiego podania. Wyobraźcie sobie, gdyby apostoł Paweł dzisiaj miał napisać podanie o pracy jako duchowny. Być może brzmiałoby to tak. Szanowni Państwo, jako iż doszło do mnie, że macie wolne miejsce, chciałbym przedłożyć swoją kandydaturę. Posiadam wiele kwalifikacji, byłem kaznodzieją odnoszącym wiele sukcesów, a mam ich także wiele w słowie pisanym. Niektórzy powiadają, że jestem dobrym organizatorem. W wielu miejscach, które odwiedziłem, przewodziłem dużym grupom ludzi. Mam już ponad 50 lat i nigdy nie wygłaszałem kazań w jednym miejscu dłużej niż przez 3 lata. Wiele miejsc, które odwiedziłem i w których nauczałem, musiałem opuścić, gdyż wywoływało to bunty i zamieszki. Muszę przyznać, że nawet znalazłem się w więzieniu 3 albo 4 razy, ale nigdy z powodu przestępstwa. Moje zdrowie pozostawia co nieco do życzenia, ale wciąż mogę wiele zdziałać. Kościoły, w których nauczałem, były małe, ale często w dużych i bogatych miastach. W miejscach, które odwiedziłem, niezbyt dobrze radziłem sobie z przywódcami tamtejszych religii. Niektórzy z nich grozili mi nawet, a zdarzało się, że za ich namową atakowały mnie grupy rzezimieszków. Nie jestem najlepszy w dokumentacji. Znany jestem z tego, że czasem nie pamiętam, kogo nawet ochrzciłem. Pomimo tego, jeśli mnie zechcecie, zrobię co w mojej mocy. Ciekawe, prawda? Ale tak można scharakteryzować apostoła Pawła, człowieka, który poświęcił się w pełni misji, no i ponosi pewnego rodzaju porażki. Chciałbym Wam zadać pytanie po przeczytaniu jeszcze jednego wiersza. Posłuchajcie, wiersz dziesiąty. Bo ja jestem z Tobą i nikt nie targnie się na Ciebie, aby Ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. Jak połączyć to z tym, co przeczytaliśmy wcześniej? No, tego tekstu zdecydowanie właśnie mi brakowało, bo to jest klucz całej historii. Paweł przyszedł do miasta, do Koryntu, które był dużym miastem, było ośrodkiem, powiedziałbym teraz wielokulturowym. Wyobraźmy sobie taki Nowy Jork. Jest wiele kultur, wiele religii, pieniądze, rozrywka, i nikt na pewno nie zainteresowany Krzyżem i Chrystusem, który umarł na krzyżu. I przychodzi ktoś i próbuje tam robić ewangelizację. Próbuje ludziom opowiadać o Bogu. I oczywiście nikt nie chce słuchać. Ale Bóg mówi: nie. Zostań tu, bo ja mam tutaj ludzi. I on tam potem, z tego co pamiętam, był półtora roku w Aha. tym koryncie. I wiele osób się nawróciło. Niestety, w dużych miastach jest trudno, bo faktycznie jest. Nawet patrząc na Warszawę, mam znajomych, oczywiście mieszkam koło Warszawy, pracuję w Warszawie, mam też mnóstwo znajomych w Lublinie, bo to jest moje rodzinne miasto. Nawet pomiędzy tymi dwoma miastami jest ogromna różnica. Pęd życia, pęd za pieniądzem, za karierą, za sukcesem, za bycie lepszym. Ludzie nie mają czasu i nie są w najmniejszym stopniu zainteresowani refleksją nad swoim życiem i tym, że w tym życiu jest coś ważniejszego niż pieniądze, kariera i własne fantastyczne samopoczucie. Paweł też do takiego miasta został wysłany, ale Bóg, tak jak pokazuje tutaj historia, w każdym z takich miast ma ludzi. Tylko czasami trzeba trochę więcej czasu, trzeba trochę innego podejścia. W liście do Koryntian są wspaniałe słowa Pawła, gdzie on mówi, że nauczyłem się do was mówić tylko o krzyżu, nie o innych rzeczach, nie jakaś specjalna mowa, specjalny język. Ale Chrystus, bo najważniejsza jest tam moc, z jaką działamy, moc Ducha Świętego. Podobnie jak prorok Jeremiasz zapisał słowa dotyczące pomyślności tego miasta, to tutaj Bóg też mówi do apostoła Pawła: w tym mieście, i możemy sobie to przełożyć na Nowy Jork, na Warszawę, ale i na o wiele mniejsze miasta. W każdym mieście Bóg ma swój lud i mówi: nie bój się, nie bój się, ja jestem z tobą. Chociaż w tych miastach, tak jak apostoła Pawła, może nas, mogą nas spotkać niewygody, a nawet pewne przeciwności czy złośliwości. Bardzo się cieszę, że wyłuskaliście tę myśl dotyczącą. Właśnie posłania w dane miejsce i błogosławieństwa z powodu obecności ludzi, którzy myślą kategoriami bożymi. Ten fragment z księgi Jeremiasza, czy chociażby te fragmenty, które przeczytaliśmy tutaj z księgi dziejów apostolskich, dowodzą takiego bożego sposobu patrzenia na cały świat. To nie do końca jest zbieżne z tym, jak patrzy człowiek na drugiego człowieka, chociaż bardzo często właśnie podążamy tymi samymi drogami. Ale tak właśnie patrzy Pan Bóg. Błogosławieństwo z powodu tego, że posyłam was tam. I apostoł Paweł w pewnym sensie ponosi porażki, porażki z ludzkiego punktu widzenia, ale jest błogosławieństwem dla tego miejsca, bo tam przebywa i głosi tą dobrą nowinę. W porządku, moi drodzy, ale tamte czasy były jednak troszkę inne. Świadomość ludzka była inna. Dzisiaj żyjemy w innych czasach. Mamy wiele przykładów Pisma Świętego. Wiele rzeczy można... Wygooglować, jak to się mówi, prawda? E, czy, czy zapytać wujka Google, jak to młodzież mówi, o pewne rzeczy, o Boga, zapytać o religię, zapytać o wiarę. Jak to dzisiaj wygląda? Czy Kościół jest potrzebny miastu, miastom, w dzisiejszych czasach? No, kiedy ja rozmawiam z, ze znajomymi, mam naprawdę mnóstwo znajomych, albo niechrześcijan, albo chrześcijan, ale nie praktykujących. Mam znajomych zainteresowanych kulturą wschodu, religiami wschodu. Mam koleżankę, która zajmuje się tarotem, stawianiem horoskopów. Ludzie są totalnie zagubieni. I myślę, akurat dla mnie, nasze czasy są bardzo podobne z tamtymi czasami, kiedy, były, kiedy było pogaństwo, ale w pogaństwie setki najróżniejszych bożków i każdy mógł sobie wybrać jakiegoś dla siebie. Teraz mamy mnóstwo religii. Poglądów, ideologii, filozofii, i też każdy próbuje coś dla siebie wybrać, ale przez to są zagubieni. Zresztą często się, pojawiają się pytania. Tyle jest kościołów chrześcijańskich, skąd mamy wiedzieć, który jest prawdziwy, a który nieprawdziwy? Bo gdzieś, nawet od Jezusa przez te dwa tysiące lat, na, do, do kościoła chrześcijańskiego weszło tyle y, tych ludzkich teorii, że strasznie trudno jest ludziom wyłuskać tą prawdę. I mnóstwo ludzi, jak ja rozmawiam, mnóstwo ludzi zadaje pytanie, to ty codziennie czytasz Biblię, a kiedy ja się pytam, a masz Biblię w domu, rzadko który odpowiada, że tak, a jeżeli się pytam, czy czytasz, to prawie nikt nie mówi, że czyta. Więc nie idą do źródła, nawet często nie wiedzą, że jest to źródło, więc szukają wśród ludzkich, różnych ideologii, słuchają tego człowieka innego. Każdy człowiek mówi co innego. Więc to zagubienie, moim zdaniem, jest takie samo, jak było. Kilka tysięcy lat temu. Mhm. No, w ogóle w mieście to jest, wszystko szybciej się dzieje. Nawet nieraz, jak pojadę sama do Warszawy, to wracam tak zmęczona, ponieważ ludzie tam żyją w takim pośpiechu. Mam wrażenie, jakby dwa razy szybciej czas płynął, ale właśnie jest taki chaos totalny. I teraz, kiedy byśmy mieszkali tak cały czas, dzień w dzień w tym mieście, i poruszali się po tym mieście, czy to na piechotę, czy to tramwajem, no to wydaje mi się, że nam samym również byłoby ciężko skupić swoją uwagę na Ewangelii, bo jest tyle pokus w mieście, w miastach, tyle właśnie rozpraszaczy tak zwanych, że no... To jest coś, coś okropnego. No, to jest trudno, dlatego tym bardziej jesteśmy tam potrzebni. No, no. Dokładnie. Izraelici zostali wysłani ze spokojnej, bogobojnej Jerozolimy do takiego centrum pogaństwa Babilonu. No jakby szukali spokoju, to pewnie by tam nigdy nie poszli. I my, gdybyśmy szukali tylko spokoju, to nigdy byśmy do Warszawy nawet nie zajeżdżali i nie odwiedzali. Ale Bóg ma tam ludzi. Tak, ale jak bardzo musimy właśnie być ugruntowani, jak bardzo musimy mieć mocną więź z Jezusem, żeby móc się ostać. Kiedyś e, e, słyszałam takie powiedzenie mm, znajomego, że no, ja jestem tak ugruntowany w wierze, to idę do swoich tam przyjaciół na dyskotekę, będę im mówił o Bogu. To tam w takie wiecie towarzystwo bardzo, no, takie bardzo zaświadczone, e, gdzie praktycznie no ciężko tego Pana Boga tam. No, usłyszeć, zobaczyć, dostrzec w ogóle, że on jest. No i co się stało? Stało się to, że to, to towarzystwo Jego wciągnęło, i niestety z czasem odszedł. Dlaczego? No właśnie dlaczego? Mhm. Dlatego, że musimy być ugruntowani, musimy mieć naprawdę niesamowitą więź z Bogiem, żeby umieć się ostać. Bo nam się może dzisiaj wydawać, że my pójdziemy głosić Ewangelię, ale. Każdy jest powołany tak, do. No. Ale czy ugruntowanie to znaczy unikanie? Nie, nie, nie Kontaktów unikanie. z innymi ludźmi. Nie unikanie, ale potrafienie, tak jak Pan Jezus czy nawet Paweł, byłem z Żydami, mówiłem tak, jak no, do Żydów, tak, z Grekami, czyli umieć po prostu znaleźć się w tej sytuacji i mimo wszystko bronić właśnie tej Ewangelii i umieć ją przekazywać, z mocą, ale to się stanie wtedy, kiedy będziemy pod wpływem Ducha Świętego. Jeżeli pójdziemy tam sami, bez mocy Bożej, nie ostaniemy się. Bądźmy z tego świata, ale nie żyjmy tak. według modły mm -hmm. tego świata. Dokładnie, Waltku. W mieście jest dużo udogodnień, ale też wiele y, trudności, y, komplikacji, takiego przyspieszenia, o którym mówiliśmy. Ale to nie jest nic nowego. Y, już y, Księdze Wyjścia w drugim rozdziale zapisane są takie słowa. I usłyszał Bóg ich narzekanie. I wspomniał Bóg na przymierze. I wejrzał Bóg na Izraelitów i Bóg ujął się za nimi. Z tych miast rozlegają się i słychać głosy ludzi, którym jest źle. Bóg, to, Bóg słyszy to wszystko. I Bóg chce ratować każdego człowieka i wyciągnąć do niego swoją rękę. Mhm. Jest bardzo ciekawa myśl, dlatego że dotyczy pewnych potrzeb ludzi. Nawet socjotechnika to wykorzystuje poprzez y, reklamę, inne, inne formy docierania do ludzi, prawda? Odkrywając właśnie ich y, zainteresowania, potrzeby. I wydaje mi się, że Pan Jezus również zwraca na to uwagę. On Starał się odkryć potrzeby ludzi, i dawał im to, co naprawdę było im potrzebne. Zwracam na to uwagę, co było im potrzebne, nie czego oczekiwali. Nie zawsze dawał to, czego oczekiwali, bo to jest ogromna, ogromna różnica, ale to, co Waldemar przeczytał, ten fragment, ja chciałbym połączyć z innym. No i właśnie, czy oczekiwania zawsze są właściwe, czy na te oczekiwania zawsze Pan Bóg odpowiada? Posłuchajcie innego fragmentu z Księgi Hioba z 24 rozdziału wiersz 12. Z miast rozlegają się jęki umierających, ranni wołają o pomstę, ale Bóg nie zważa na modlitwę. Tam mamy fragment, który wskazuje na to, że Bóg słyszy głos. Tutaj z jakiegoś powodu Bóg tego głosu nie słyszy, prawda? No i właśnie, chciałbym to pytanie rozwinąć dotyczące tych właśnie potrzeb. Czy zawsze te oczekiwania są dobre? Jak odkrywać te potrzeby ludzi? I, i dlaczego tak jakby Pan Bóg czasami nie słyszał tych, tych głosów wznoszonych do, do nieba? Czy to zawsze jest dobre, gdyby Pan Bóg zrealizował te prośby? Trudno mi powiedzieć. To byłoby może za mocno powiedziane, że Pan Bóg nie słyszy. A może nikt... Z, z jego przedstawicieli, z jego ambasadorów tu na ziemi, nie chce się ruszyć, żeby pomóc, żeby coś zrobić w tym kierunku. I wygląda to tak, zwala się na Pana Boga, że on nie słyszy. A może to jego ludzie nic nie robią, nie podają tego przysłowiowego kubka zimnej wody? Mhm. Taki był Jezus, prawda? Często ludzie przychodzili do Niego, czy byli przynoszeni wręcz, o nich uzdrawiał, ale gdybyśmy dzisiaj mieli powiedzieć o takiej formie pomagania ludziom, docierania, właśnie, czy to jest misja kościoła, po pierwsze? Po drugie, jak te, ten sposób docierania do ludzi ubrać w takie prawdy ewangeliczne? Czy to powinno być uwarunkowane, że ja pomagam drugiemu człowiekowi, jeśli on przyjmie pewne prawdy? Czy też Chrystus to robił tak z serca, bezgraniczna miłość? Ogarniało po prostu ludzi. Nie było żadnych warunków, żadnych zasad. A jednak on głosił, prawda? Gdzie znaleźć ten element, ten właściwy środek, żeby, żeby ta nasza huśtawka nie przechylała się na. Tak, którym możemy się posłużyć tutaj przypowieścią o siewcy i o różnej roli, mhm. którą przedstawił Pan Jezus. Bardzo różna rola i bardzo różne plony. Nawet takie miejsca, że tych plonów w ogóle nie było. Ale siewca siał. Także i nasze działania no, powinny być kierowane bardzo szeroko. Wszędzie tam, gdzie możemy zrobić coś dobrego, ulżyć tym ludziom, którzy są wokół nas, wskazać na coś lepszego, to warto. Jezus, jak był na ziemi, yy, pomagał ludziom w, w sferach duchowej, fizycznej i powiedziałabym umysłowej, takiej psychologicznej. Pocieszał, odpuszczał grzechy i leczył chorych fizycznie. I tego nas uczy. On nie powiedział, to teraz zostawcie wszystko, idźcie z Biblią i tylko opowiadajcie ludziom o Ewangelii. On nam po powiedział, swoim życiem pokazujcie, opowiadajcie i swoim życiem pokazujcie, że mnie znacie. Rewelacyjna jest też przypowieść o tym, jak Jezus przychodzi, czy podobieństwo Jezus przychodzi właśnie na koniec tego świata i stawia grupę ludzi, wszystkich, cały naród przed sobą i dzieli ich na prawą stronę, lewą stronę tu owce, tu kozły. Jakie pytania zadaje? Nie zadaje pytania, ile kazań wygłosiłeś, nie zadaje pytania, ile ulotek rozniosłeś, ale zadaje pytania, czy rozlicza z tego, czy dałeś mi pić, jak byłem głodny, czy dałeś mi jeść, yy, przepraszam, pić, jak chciało mi się pić, czy jeść, jak byłem głodny? Czy, nie, czy mnie przyjąłeś do domu, jak nie miałem gdzie spać? Czy mnie odwiedzałeś w więzieniu, czy odwiedzałeś mnie w szpitalu? Bardzo jasno jest pokazane, że jeżeli ewangelizujemy, jeżeli opowiadamy innym o Jezusie, to jest pomaganie czy odpowiadanie właśnie na te potrzeby, jakie ludzie mają. Ja może ze swojego doświadczenia ostatnio miałam okazję, i bardzo, bardzo dziękuję moim kolegom i koleżankom, którzy mnie w to wciągnęli, być w domu opieki. Króciutki program, taki, ale naprawdę ci starsi ludzie bardzo się cieszyli, że tam byliśmy, i ja o tym potem opowiadałam wśród znajomych w pracy. I opowiadałam też i o Biblii, o studiowaniu Biblii, i to, co widziałam, co ich jakby, no, trudno powiedzieć, że zmiękczyło, ale. To, co do nich dociera, to właśnie taki praktyczny przejaw chrześcijaństwa. To, że ktoś pomaga innym, zupełnie inaczej patrzyli na mnie i słuchali potem innych rzeczy, które opowiadałam o Bogu. Więc no, tak jest w miastach. W miastach ludzie są zajęci tylko i wyłącznie sobą. Każdy przejaw zachowania, który mówi, Myślę o innych, to, co y, jakby dobro innych jest dla mnie ważne, pomaganie innym jest dla mnie ważne, im się oczy otwierają. Oni tak jakby przeglądają to nie to, że oni są egoistami i nie chcą tego robić, ale oni czasem nawet nie pomyślą, że można to robić. I to jest z kolei takie zachowanie, robi grunt do opowiadania: dobrze, a dlaczego ja tak robię? Bo Bóg mnie tego uczy, bo Bóg taki jest i chce, żebyśmy my tacy sami byli. Wydaje mi się, że takim jeszcze fajnym sposobem jest dostrzeżenia ludzkich potrzeb, to staranie się zaprzyjaźnienia, jeśli to jest taka możliwość, oczywiście, żeby najpierw się zaprzyjaźnić z daną osobą czy z ludźmi, i wtedy będzie to też bardzo fajna okazja do tego, żeby ci ludzie przede wszystkim otworzyli się, tak? bo głównie chyba to jest ten problem, że ludzie boją się otworzyć, a Taką jeszcze jedną rzeczą to jest to, że świat właśnie jest przesiąknięty takim dosłownie cierpieniem, a my mamy tą nadzieję i możemy tym ludziom w tym cierpieniu zanieść tą nadzieję na no to lepsze jutro w cudzysłowie. I to też jest bardzo fajny sposób przekazania Ewangelii osobie, która przeżywa różnego rodzaju problemy, troski właśnie pokazanie Jezusa, że Jezus daje nadzieję i obiecuje przede wszystkim coś lepszego, coś zupełnie innego niż obiecuje tak, i daje się. Bardzo ciekawe, apostoł Paweł w liście do Galacjana napisał jedni drugich brzemiona noście. No jak mogę nieść brzemię, skoro się nie zaprzyjaźnię. Nie będę wiedział, jakie są potrzeby drugiego człowieka. I inne podobne Słowa, podobne teksty. Przykazanie takie, abyście się wzajemnie miłowali. To jest tylko możliwe w takim bezpośrednim kontakcie. Tak. Mhm. No i ważne jest to, żebyśmy nie poprzestali na słowach. Bo jeżeli ktoś jest głodny i my przyjdziemy opowiadać mu o Chrystusie, a nie damy mu chleba, to chyba też no tak, niewiele zdziałamy. Oczywiście. Są w życiu sytuacje, w których. Mamy dosłownie kilka tylko chwil, żeby móc drugiej osobie coś przekazać. Ale są też takie momenty, nie zawsze sprzyjające. Czyli mówię o jakichś takich bardzo trudnych momentach. I Biblia pisze, że mamy głosić to poselstwo, tą Ewangelię w czas dogodny i niedogodny. Czyli jak gdyby musimy umieć też w różnych sytuacjach życiowych odnaleźć się. I tą Ewangelię przekazywać. No bo nie zawsze będzie tak, że będziemy sobie siedzieć przy właśnie przy herbacie i będziemy mieć super atmosferę i będziemy mogli rozmawiać wtedy o Bogu. No Z tymi tak, rozmowami faktycznie trudno bywa, ale żeby komuś coś dobrego zrobić, to każdy moment jest dobry i zawsze będzie przyjęty. No ja ostatnio miałam taką sytuację, y, y, że dosłownie pojawił się młody człowiek, y, bardzo niespodziewanie, i ja dosłownie wiedziałam, że ten człowiek pojawił się w konkretnym celu. Miałam na to trzy dni, ponieważ dawał mi pewne sygnały, że on szuka Boga, i ja wiedziałam, dosłownie czułam, że Pan Bóg mi mówi: Asia, to jest czas, w którym musisz coś przekazać. Bo nie wiem, czy kiedyś jeszcze będę mieć okazję z tym człowiekiem się spotkać. I są takie, Duch Boży daje takie wewnętrzne, silne wręcz przekonanie. Że to jest ten czas, kiedy masz przekazać Słowo Boże. I to jest cudowne, właśnie. To są tak cudowne ja chwile. Przepraszam, że tak mhm. trochę się nie zgodzę. Jestem jest strasznie ostrożna, jeżeli chodzi o emocje, odczucia, co ja czuję. Bóg nas uczy. Mhm. Całe nasze życie ma być ewangelizacją. W każdej chwili, do każdego człowieka. Da, nauczy nas tylko różnej formy ewangelizacji. Przez słowo, przez dawanie przykładu. Przez pomaganie innym. No tak, ale mówię, że Więc ja bym tak, 24 Boży, tak? godziny na dobę powinnam ewangelizować. Tylko w różny sposób i oczywiście tego nie robię i, i, i bardzo z tym myślę, ale no, też cała nadzieja w Bogu, że mnie zmienia tak, żebym robiła tego coraz więcej. Ale jeżeli spotykam jakiegokolwiek człowieka na mojej drodze, to zawsze mam ewangelizować. Nie tylko tego, do którego akurat poczuję, że do tego mam ewangelizować. Tak, ale Owszem, do ja tego mogę mówić, że ja nie o tym mówiłam, że A temu że ja... pomóc, a temu mhm. postawą pokazać, że jestem chrześcijanką, a nie tylko jak poczuję. No nie, że mam mi nie o to robić. konkretnie chodziło. Ja nie mówiłam o uczuciach, tylko o usłyszeniu głosu Bożego, że ta osoba pojawiła się w takim momencie, gdzie nasze drogi się rozchodzą i ja nie wiem, czy będę miała możliwość jeszcze przekazania, więc ja usłyszałam taki wewnętrzny głos od Boga, że muszę tą Ewangelię przekazać. I, I wydaje mi się, że my musimy też umieć słyszeć głos Boży, bo nie zgadzam się, że zawsze są takie sytuacje, że ja na siłę muszę głosić Ewangelię. Nie zgadzam się z tym, ponieważ bardzo często może być tak, że ja kogoś mogę mm, zniechęcić. Ja mam się modlić do Boga o to żeby dał mi mądrość, jeżeli jest to jego wolą i on uzna, że to jest odpowiedni czas nie dla mnie, tylko dla tej osoby, bo nie każdy może być w danym momencie prawda, gotowy na to, na to przyjęcie to jest, słowa z tym się tak, absolutnie nie skończę, ale, ale już... Samorozumienie ewangelizacji. No właśnie. Myślę, że ewangelizacją jest również solidna praca. Na Dokładnie. Przykład. Dokładne sprzątanie. Postawa. czy Rzetelne wykonywanie jakichś obowiązków. To też jest ewangelizacja. Tak. Nie, nie tylko mówienie o Panu Bogu. Pocieszenie kogoś. No tak, no oczywiście. No to się składa na to wiele czynników. Pomoc. Tak? Mhm. To jest bardzo szeroki aspekt. Po prostu bądźmy otwarci na innych ludzi i miłujmy ich. No tak, tak. dlatego w tych lekcjach mamy jeszcze tutaj poruszone właśnie wielkie ewangelizacje, które są jak gdyby zaplanowane tak, przez, nie wiem, kościół i wychodzimy do miasta z wielką ewangelizacją, ale inną formą ewangelizacji jest nasze codzienne życie i myślę, że tutaj są dwie formy ewangelizacji podane i poruszamy właśnie te tematy. O, jest jest tak? wiele form. No wiele, no ale... Ale, ale misja jedna. Ale misja, ale misja jedna. jedna, jeden I cel. ciągła, tak. a nie tylko od czasu do czasu. Chciałbym to tak razem zebrać, ponieważ poruszyliście wiele wątków i myślę, że Pan Bóg daje nam pełną dowolność tego. Zwróćcie uwagę, mamy pewne prawdy ewangeliczne, które Pan Bóg daje mi prawo ubrać w moje słowa, w mój sposób przekazania tego podczas kontaktu z człowiekiem i ja mogę włożyć w to emocje, bo jeśli to jest ktoś z moich bliskich, ktoś, kto stanowi moją rodzinę, prawda, ja wkładam w to emocje, nie, nie jestem w stanie odciąć się od tego. Ale spotykam czasami ludzi, których spotykam po raz pierwszy i też w jakimś sensie staram się ubrać słowa pewne prawne. Mamy taki fantastyczny przykład, chociażby w Ewangelii. No Nie otwierajmy tego fragmentu, znamy go doskonale. Gdy Jezus rozmawia z Samarytanką, zwróćcie uwagę, w jaki sposób bezpośredni do niej mówi, że jest Zbawicielem. Ale niedaleko potem kilka rozdziałów rozmawia z Żydami. I mówi, nawiązując, ja jestem chlebem, na który czekacie, mm. bardzo delikatnie przekazuje w zasadzie te same prawdy. No i myślę, że ta dowolność to jest coś, co nas rozwija. Nie powiedzieliśmy tego dzisiaj, ale to trzeba powiedzieć, że ta ewangelizacja, taka służba, to przesadzanie Pana Boga nas w różne miejsca, czyli takie powołanie do tej służby jest potrzebne nam samym. Nas mm. to bardzo rozwija. To wskazuje na jakość naszej wiary. To pomaga nam rozwinąć dary, umiejętności, które mamy. Dotknęliśmy też wątku, bo to bardzo płynnie przeszliśmy do tego wątku, ponieważ mówimy o potrzebach ludzi, ale mówimy tak, moi drodzy, o kościele, ale mówimy o jednostce, prawda? Na pewno wśród tych wypowiedzi, które padły, pojawiła się myśl dotycząca tej osobistej wiary, osobistej odpowiedzi na te prawdy, które docierają do ludzi, ale chciałbym takie pytanie jeszcze postawić, na ile mogę w to ingerować, ponieważ e, gdy przekazuję pewne prawdy i chciałbym powiedzieć czy wyrazić pewną myśl, zawsze tak starałem się rozumieć życie z Bogiem czy chodzenie z Bogiem, że to nie jest wydarzenie, to jest styl mojego życia, po prostu, prawda? To jest styl mojego życia, to powinien być styl mojego życia, czyli chodzenie z Bogiem, rozmiłowanie się w tych prawdach. I to w naturalny sposób wychodzi ze mnie, prawda? Piotra poznano po sposobie, jaki mówił. To wychodziło z niego, płynęło. I, i, I myślę, że tutaj przekazując te prawdy, wkładamy część siebie. Mamy listy apostolskie, które w zasadzie mówią o tych samych zagadnieniach, ale są ubrane w pewną osobowość. Tak Pawła, tak Piotra, tak również Jana. I tego dokonujemy dzisiaj. I ja dziękuję Panu Bogu właśnie, za taką troszkę dowolność dla nas, że Bóg nam daje w taki sposób przekazywać te prawdy. Ale to pytanie, które chciałbym ponowić. Wiara jest sprawą osobistą i dzisiaj spotykamy często postawy, które wskazują na to, że nie powinniśmy mówić o Panu Bogu. To jest jakiś temat tabu. Jak ktoś mówi o Panu Bogu, to w zasadzie mówi o jakichś mitach. Niektórzy mają takie podejście. Na ile mogę ingerować w taką osobistą wiarę człowieka? Ktoś poznaje Pana Boga, czyta Słowo Boże. Na ile Pan Bóg daje mi zaangażować się w to Jego poznawanie Boga, chodzenie Jego drogami? Czy powinienem ingerować? Na ile mogę ingerować? Czy nie wyręczę czasami Pana Boga, idąc za daleko? Jakbyście e, widzieli e, właśnie taką służbę z Bogiem przy, przy tym Bożym Boku? I nauka u Bożych stóp, prawda? Właśnie tego sposobu przekazywania dobrej nowiny. No tutaj już, nie wiem, albo Asia, albo Waldemar wcześniej powiedzieli taką fantastyczną myśl, że żeby ewangelizować, żeby dzielić się y, dobrą nowiną z innymi, to trzeba tych ludzi znać. Trzeba się z nimi zaprzyjaźnić. Y, Bóg uczy nas kochać ludzi. Jeżeli kogoś znamy, jeżeli znamy jego potrzeby, to wydaje mi się, że no, po pierwsze nie popełnimy tego błędu, pójścia za daleko, bo my to będziemy wiedzieć, my będziemy reagować na sygnały z drugiej strony. Poza tym, jeżeli będzie przyjacielem, albo jeżeli komuś pomożemy, naprawdę nie, nie, nie spotkałam się z taką sytuacją, że osobie, której w jakikolwiek sposób pomogłam, żeby nie chciała ze mną rozmawiać o Bogu. Ale najpierw był ten element, że pomogłam. Albo najpierw jest ten element, że jesteśmy przyjaciółmi, że jesteśmy bardzo dobrymi znajomymi. I wtedy zawsze gdzieś jest okazja, żeby mówić o Biblii, o Bogu, o tych prawdach. A faktycznie, jeżeli idę do obcej osoby, nie znam jej, no i jest dla mnie obojętna, bo wiadomo, że jak kogoś dobrze nie znam, to trudno mi ją nawet lubić, no to wtedy jest to ryzyko. Mhm. Proszę bardzo. Mistrz słowa, apostołu Paweł. Bardzo zgrabnie to ujął w liście do Rzymian w dziesiątym rozdziale od wiersza trzynastego. Każdy bowiem, kto wzywa imienia pańskiego, zbawiony będzie. Coś wspaniałego. Ale teraz dalej to rozwija. Jak mają wzywać mhm. tego, w którego nie uwierzyli? Mhm. A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani. I to jest poniekąd odpowiedź na to pytanie, jak daleko się angażować. I piękne, piękny cytat z Izajasza. O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Myślę, że i nasze zwiastowanie może być piękne, jeżeli to będzie z Bogiem, z, z Duchem Świętym. Pan Jezus. I Bóg wysyła nas. Mówcie o dobrych rzeczach. Mhm. Ale ja jeszcze dodam: ostatnio, dosłownie w tamtym tygodniu, miałam y, rozmowę z kolegą, y, który rozmawiał z kimś innym, i właśnie ten, ta osoba deklarowała się, że jest osobą wierzącą, że czyta Biblię, że Chrystus jest dla niej takim bardzo przykładem. I ten mój kolega powiedział: Wiesz co, ale on jest dla mnie zupełnie niewiarygodny, bo swoim życiem tego nie pokazuje. I głosić, tak. I zawsze mówimy, no ale musimy mieć Ducha Świętego z mocą głosić. Dla mnie ta moc jest też wtedy, jeżeli ona jest widoczna w naszym życiu. Wystarczy sobie przypomnieć nas samych, jak myśmy przyszli do, do Kościoła, jak myśmy usłyszeli o Bogu, to wydaje mi się, że łatwiej też nam będzie wyciągnąć jakiś taki fajny no, wniosek. Jak iść do ludzi, tak, żeby im mówić o Jezusie, czy służyć, pomagać? Bardzo często jest tak, że właśnie poprzez przyjaźń z drugą osobą, żeśmy o tym Panu Jezusie się dowiedzieli, ale też są tacy, którzy poprzez wielkie ewangelizacje, które się odbywały w mieście, podejmowali od razu decyzję, że chcą iść za Jezusem. Więc myślę, że to taka jest właśnie osobista, indywidualna sprawa. Myślę, że Pan Bóg też wie i zna nas i wie, jaką drogę do nas, jaką drogą do nas właśnie dotrzeć. Czy przez coś wielkiego, czy po prostu przez przyjaźń? I, i takimi samymi sposobami Pan Bóg chce, żebyśmy my operowali dzisiaj, idąc do drugiego człowieka. No, do tego bym dodała: Paweł w swoich listach dużo pisze o talentach, o różnych talentach. Mm -hmm. Jezus też opowiadał przypowieści o talentach. Każdy z nas ma inny talent, ma inny dar. Każdy z nas może też docierać i mówić o tej Ewangelii innym w inny sposób, przez inne zachowania, przez inne słowa, przez inne sytuacje. Jedni lepiej się czują w tłumie, wygłaszając mowy, inni indywidualnie, jeszcze inni są aktywni w jakichś misjach. Bóg potrzebuje każdego z nas. Może nie potrzebuje, bo my sami tego potrzebujemy. Bóg wykorzystuje każdego z nas. Czasami nawet nie rozumiemy tych Bożych dróg i patrząc z perspektywy czasu dopiero Pan Bóg daje nam zrozumieć, o co tak naprawdę chodziło, dlaczego byliśmy w tym miejscu, dlaczego taka rozmowa, prawda, dlaczego takie doświadczenie w naszym życiu. Pomyślałem o Jonaszu, który został posłany do Niniwy. Patrząc tak. z perspektywy mhm. czasu dzisiaj potępiamy tego proroka nawet, prawda, dlaczego w taki sposób się zachowywał, dlaczego negował to, to Boże... Posłannictwo, dlaczego ta, te miłosierdzie Boże nie było rozumiane przez niego, ale gdy czytamy chociażby Księgę Nahuma, trzeci rozdział, pierwszy wiersz, jest właśnie o Niniwie powiedziane, że to jest krwawe miasto, wszystko w nim jest oszustwem, pewno, pełno w nim łupu, nie ma końca grabieży. A z drugiej strony Pan Bóg mówi, czy mam żałować, te, czy mam nie żałować tych 120 tysięcy ludzi, i myślę, że w tym wszystkim potrzebne jest tak naprawdę serce. My musimy już kończyć dzisiejszy temat, dzisiejsze zagadnienie, dlatego chciałbym podsumować pewnymi fragmentami, które w dużym stopniu poruszyły mnie kolejny raz. Czytałem te teksty Pisma Świętego wielokrotnie, ale zachęcam Was do tego, abyście otworzyli razem ze mną jeszcze pierwszą księgę kronik, 28 rozdział. Jest tu mowa o Dawidzie. Dawid, który w zasadzie jest u schyłku swoich dni, przekazuje. Panowanie nad państwem swojemu synowi Salono, Salomonowi. W zasadzie Salomon już zajął miejsce na tronie, i on przygotowuje Salomona do przejęcia tej odpowiedzialności. To po pierwsze. Po drugie, do budowy świątyni. I czytając te fragmenty, rozumiem, dlaczego Pan Bóg powiedział: Ten człowiek jest według serca. Ten człowiek mógł być zmęczony życiem. Był u schyłku swoich dni. A jednak on z pasją pewne rzeczy pragnął mm. realizować i mówi o Bogu w sapych supernatywach. Prawda? 33 lata rządzi w Jerozolimie, 7 lat w Hebronie. Człowiek, którym miał się naprawdę czym pochwalić, a to był złoty wiek, rozkwit państwa izraelskiego, tereny, które Dawid zdobył, bogactwa, które e, pozyskał, to był na, naprawdę event w tamtym czasie. Salomon z tego korzystał. I Dawid tym się nie chwali. On się chwali Bogiem, którego, którego poznał, który go prowadził. I dałby Pan, żeby taka pasja towarzyszyła naszemu życiu. Porównam to z innym królem. Herod Wielki. 37 rok przed naszą erą zostaje powołany i oficjalnie uznany przez Senat Rzymski. Tam ogromne pieniądze za to zapłacił, ale zostaje uznany jako król izraelski. Kilka dni przed swoją śmiercią usuwa synów, bo stanowią zagrożenie. Dawid, człowiek według serca Bożego, według tej Bożej myśli, Salomona jeszcze za życia posadził na swoim tronie. I zwróćcie uwagę na wiersz 9 i 10. A Ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga, Ojca Twojego i służ Mu z całego swego serca i z duszy ochotnej, gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeżeli Go szukać, będziesz dać się znaleźć. Lecz jeżeli go opuścisz, odrzuci cię na wieki. Miej się więc na baczności, gdyż Pan cię wybrał, aby zbudował mu dom na święty przybytek. Zabierz się dzielnie do dzieła. Dwie myśli może związane z tym fragmentem. Przede wszystkim Bóg mówi do Salomona, Synu mój, ale znaj Boga Ojca twego. Bóg jest Ojcem. I piękna myśl na końcu, która spina ten werset. Zabierz się dzielnie do dzieła. To nie znaczy, że nie będzie trudów. Nie będzie problemów, nie będzie doświadczeń. Ale Bóg poprzez Dawida mówi właśnie o tym do, do Salomona. Tego Boga wypróbowałem w moim życiu. On jest wielkim Bogiem. On jest Twoim Ojcem. On będzie Cię prowadził. On da Ci to wszystko zrealizować. I myślę, że w naszym chrześcijaństwie coś, co powinno mieć miejsce codziennie, ja o to się modlę, żeby była taka pasja. Żeby była taka miłość do Boga, żeby było to serce zawsze. I tak się często zastanawiam, dlaczego Pan Bóg nas powołuje. Przecież w niedoskonały sposób wykonujemy pewne rzeczy, prawda? Mylimy się, potykamy, popełniamy mnóstwo błędów. Pan Bóg jednak nas powołał. I robimy to, bo nie dlatego, że musimy, ale jestem przekonany, dlatego, że chcemy. Dziękuję za wszystkie myśli, za Wasze uwagi, które zostały wypowiedziane. Niech Bóg w tym będzie uwielbiony. Jemu niech będzie chwała za, za te myśli, które nam poddał. Wierzę, że to płynie też z naszego, płynęło to z naszego doświadczenia i z naszego przekonania co do Boga, bo jesteśmy w Bogu rozmiłowani. Niech ten Bóg nas prowadzi każdego dnia. Pomódlmy się na zakończenie. Panie nasz i Ojcze, dziękujemy Ci za Słowo Twoje, za te rozważania. Dziękujemy Ci za to, że nas uczysz. Ucz nas, Panie, przede wszystkim miłości Twojej, miłości do wszystkich ludzi i spraw, Panie, żebyśmy naszym życiem, słowem, zachowaniem, wszystkim, co robimy, żebyśmy byli Twoimi świadkami i żebyśmy innych przyprowadzali do Ciebie. Amen. Amen. Drodzy widzowie, chciałbym serdecznie podziękować za Wasz udział w naszym studium. Mam nadzieję, że takiego Boga. Będziecie poznawali każdego dnia Boga, który daje się chętnie poznawać, chętnie prowadzi, błogosławi, ratuje i w szczególny sposób inspiruje do służby. Chciałbym zaprosić także na studium, które będzie miało miejsce już za tydzień. Bądźcie razem z nami. A tytuł tego studium Jak mamy czekać? Zapraszam.